Prezydent podpisał już ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Co chciałby pan osiągnąć w onkologii? Dzięki tej ustawie stworzona została rama i teraz chciałbym, żeby tę ramę jak najlepiej wypełnić. Co chciałbym, żeby osiągnąć? Najbardziej chciałbym, żeby osiągnąć to, że wszyscy polscy chorzy, niezależnie od miejsca leczenia, tak jak powiedział pan prezydent, będą mieli równe szanse. Bo badania międzynarodowe pokazują, że mamy do czynienia z ogromną wariacją, ogromną zmiennością w opiece, a to wpływa na szanse chorych. I tak jest w wielu krajach, ale w Polsce szczególnie. Więc jeżeli by się udało doprowadzić do sytuacji takiej, że większość chorych, jeżeli nie wszyscy, są leczeni bardzo podobnie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, niezależnie od tego, jaki kod pocztowy jest ich adresem zamieszkania, tak jak powiedział minister zdrowia, to byłaby wspaniała rzecz. A druga rzecz, na której może najbardziej mi zależy, to żebyśmy poprawili dostęp do nowych technologii, i lekowych, i nielekowych, nowych leków, nowych metod leczenia i żebyśmy umieli je mądrze wybrać, czyli zastosować je u takich chorych, u których one rzeczywiście będą działać, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste. Nowe technologie są często bardzo wąskie i działają w wąskich grupach chorych. Trzeba wiedzieć, komu są w stanie pomóc. Jaka jest szansa na to, że Polska dogoni w leczeniu nowotworów kraje Europy Zachodniej? Ja myślę, że strategia tu będzie bardzo praktycznym narzędziem i bardzo pomoże. I strategia, i sieć onkologiczna, której pilotaże trwają i teraz się rozszerzają na kolejne województwa, bo rzeczywiście mamy wiele do zrobienia. My nadal odstajemy o kilka punktów procentowych, nawet do 10% i więcej w niektórych nowotworach, od średnich europejskich wyników leczenia. Żeby to się poprawiło, musi się poprawić także jakość leczenia zabiegowego, bo to jest bardzo często kluczowy moment. O ile możemy przysunąć jakby bliżej miejsca zamieszkania opiekę polegającą na chemioterapii czy radioterapii, to w leczeniu chirurgicznym to często nie ma sensu, bo to jest jeden taki moment, czy dwa takie momenty w całym leczeniu jakiegoś chorego. To musi być dobrze zrobione. Żeby zrobić to dobrze, trzeba mieć w tym doświadczenie odpowiednie, być dobrze wyposażonym. Nie ma sensu, żeby to robić w każdym, nawet najmniejszym szpitalu, bo to będzie prowadziło właśnie do rosnącej liczby powikłań, dłuższego zdrowienia i gorszych wyników leczenia. Jeżeli tak by się zadziało, jeżeli udałoby się też zbudować system badań naukowych i system edukacyjny dla pacjentów, dla młodzieży, no to byłoby wspaniale. No, z drugiej strony nie możemy sobie postawić zbyt wielu celów naraz, bo obawiam się, że wtedy nic się nie uda zrobić, więc trzeba być też realistą.